Cześć! Witamy Was na kanale Koła Naukowego Rachunkowości. W poprzednim odcinku poznaliście wszystko, co najważniejsze na temat sprawozdania finansowego, czym ono jest oraz z jakich elementów się składa. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy Wam nieco przybliżyć problematykę jednego z elementów tego sprawozdania. Mamy na myśli ten element, który zwykle jako pierwszy jest dogłębnie poznawany przez nowych adeptów rachunkowości. Jest to bilans. Dziś opowiemy Wam, czym dokładnie jest bilans, z jakich elementów się składa oraz trochę o najważniejszych zasadach, które koniecznie trzeba znać, sporządzając bilans. Zapraszamy do obejrzenia oraz do wspólnej nauki. Bilans, po angielsku balance sheet lub w wersji amerykańskiej statement of financial position, jest to sprawozdanie z sytuacji majątkowej firmy za konkretny okres rozrachunkowy. Przedstawia on sytuację majątkową firmy na dokładny okres, co oznacza, że sporządzany jest na konkretny dzień, w którym dochodzi do zamknięcia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem wszystkich posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i pasywów. Innymi słowy, jest to zestawienie aktywów i pasywów firmy. Każde przedsiębiorstwo musi sporządzać bilans na koniec okresu rozrachunkowego, którym zwykle jest rok kalendarzowy. Każdy bilans powinien zawierać takie elementy jak nazwę i adres podmiotu, dla którego sporządzany jest bilans, wyraz bilans, moment bilansowy, czyli datę, w której zostały wycenione aktywa i pasywa, nazwy i zawartości grup aktywów i pasywów, sumę aktywów i pasywów wraz z zachowaniem równowagi bilansowej, podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową działalności oraz datę i miejsce sporządzenia bilansu. Bilans możemy podzielić na dwie podstawowe części. Są to aktywa i pasywa. Aktywa są to zasoby posiadane przez firmę, które mają przyszłą lub teraźniejszą wartość ekonomiczną. Są to więc wszystkie składniki majątkowe, takie jak na przykład zapasy lub materiały, które nasza firma posiada. Aktywa znajdują się po lewej stronie bilansu, natomiast po prawej znajdują się pasywa. Są to źródła finansowania naszej firmy, takie jak na przykład kapitał wnoszony do spółki w momencie jej zakładania oraz nasze zobowiązania finansowe względem podmiotów zewnętrznych, takie jak na przykład zaciągnięte kredyty w banku. Można więc powiedzieć, że bilans jest niczym innym jak zestawieniem aktywów i pasywów jednostki sporządzanym na początek i koniec okresu sprawozdawczego w organizacjach prowadzących księgowość. Bilans na koniec poprzedniego roku będzie bilansem obowiązującym na początek obecnego okresu. Nie zeruje się on wraz z końcem danego okresu rozrachunkowego. Fachowo nazywamy to odpowiednio bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia. Bilans zamknięcia dla roku 2022 będzie jednocześnie bilansem otwarcia dla roku 2023, zakładając, że okres rozrachunkowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Przyjrzyjmy się jednak głębiej problematyce aktywów i pasywów, o których już wcześniej wspomnieliśmy. Aktywa, czyli te umieszczone po lewej stronie bilansu, dzielimy na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. W bilansie najpierw, czyli na górze, zapisujemy aktywa trwałe, a obrotowe pod nimi. Aktywa trwałe to są te składniki naszego majątku, których okres zużywania się jest dłuższy niż 12 miesięcy, np. samochód służbowy. Natomiast aktywy obrotowe to te składniki majątku, które zużywają się w ciągu danego roku obrotowego. O tym, jakie dokładnie rozróżniamy aktywa trwałe i obrotowe oraz w jakiej kolejności występują one po sobie w bilansie, dowiecie się w kolejnych filmikach, które będą poświęcone stricte tej tematyce. Pasywa natomiast dzielimy na kapitały własne i kapitały obce, zwane również zobowiązaniami. W bilansie po stronie pasywów najpierw dokumentowane są kapitały własne, a pod nimi kapitały obce. Kapitały własne to te wnoszone do firmy przez właścicieli. Pozostają one do dyspozycji jednostki na czas nieokreślony. To znaczy, że nie trzeba ich oddawać żadnemu podmiotowi ani płacić od nich odsetek. Zobowiązania natomiast to te źródła finansowania, które są zaciągnięte od podmiotów zewnętrznych, które wraz z należnymi odsetkami trzeba będzie zwrócić. Również i na ten temat więcej dowiecie się w kolejnych naszych filmikach. Najważniejszą zasadą bilansu jest konieczność wystąpienia równowagi po stronie aktywów i pasywów. Oznacza to, że w tym sprawozdaniu, po uwzględnieniu w nim wszystkich składników, suma wszystkich aktywów musi być równa sumie wszystkich pasywów, co wyznaczamy równaniem A równa się P. Jeśli ta równość zachodzi, oznacza to, że bilans został sporządzony prawidłowo. Tą równość osiągamy dzięki jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości, w zasadzie podwójnego zapisu. Polega ona na tym, że każdą operację gospodarczą musimy zapisać na dwóch różnych kontach księgowych po dwóch przeciwnych stronach – winien i ma. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat bilansu, której zagadnienie wzbudza Wasze wątpliwości, śmiało pytajcie w komentarzach. Na pewno odpowiemy. Zaglądajcie również na nasze social media oraz stronę internetową, aby nie przegapić żadnych naszych wydarzeń. Nie zapomnijcie zostawić również dla nas suba oraz łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.